Dzień dobry, tutaj Dziar. Dziś posiedzimy w takim miejscu. Połowimy ryby. Jak widzieliśmy, pierwsza ryba była. Ja sobie tu poszedłem 2 godziny, a tymczasem na wstępie chciałem pozdrowić szwagra, który od samego początku subskrybuje mój kanał, był chyba pierwszym subskrybentem. Dzięki, szwagier. Oczywiście chłopaków Brodaty Zbir, Mustafa Gold, Alfa Beta. Dzięki za wszystkie komentarze, uwagi co do filmu. Wiadomo, każdy się rozwija, każdy uczy się czegoś nowego. Tylko głupi powie, że już wszystko wie, prawda? No, ja dzisiaj trochę temat z innej bajki, połowie ryby. Posiedzę w naturze. Dzisiaj rano skończyłem nocki, więc jestem taki trochę średni do życia. Dziś jest wtorek, wczoraj weszła ustawa, że mamy nosić maski na twarz, więc chciałem zaprezentować mój pomysł. Przygotowałem sobie 3 maseczki. Mój autorski pomysł, nie reklamówki, ale sposobu życia. Każdy może ją dostać w Biedronce za 6 groszy. Więc napełniałem powietrzem, zakładałem na uszy i mamy świeżego powietrza na 15 minut. Trochę na oczy idzie. Możemy dodać sobie herbatę do środka jako aromat, aromaterapię. Oczywiście nie zapominamy napełnić powietrzem. Zupełnie inaczej się oddycha. Są również dostępne wersje bio i wersja maxi. Ale tutaj uszy chyba trzeba trochę związać. Dobra, koniec tych wybuchów czarny humor. No ale trzeba się jakoś dostosować. A, w prawym dolnym rogu wstawiłem ikonkę z moją gębą. Po kliknięciu w nią każdy może zasubskrybować od razu. Tak samo odhaczyłem w ustawieniach, że kanał jest przeznaczony dla dzieci, więc można klikać dzwoneczek, powiadomienia będą wysyłane od razu. Kamera jest również bez pudełka, więc może dźwięk będzie lepszy. W dzisiejszym odcinku powędruję trochę batem, metodą spławikową na przepływankę, tak zwaną przepływankę. Będę łowił uklejki, płotki, może jeszcze jakiś przyłów okonia, chociażbym nie chciał. Jeżeli komuś nie podoba się taki sposób spędzania wolnego czasu, no to niech skończy oglądać. Dzięki, na razie.
Chciałem też robić roboty na nóżkach i naprawdę chciałbym się jeszcze posiedzieć tylko w takiej ciszy i odprężyć się. A gryba bierze. Co za ryba, kto im powie? Mamy bobra. Zobaczmy co robię. Znalazł 10 sztuk. Wszystkie trafią do wody. Jak widać, wszystkie żywe. Ryby zorientowały się, że ktoś je łowi, przestały współpracować. Na 100% tu jeszcze wrócę, bo to jest moje stałe miejsce, więc nie popuszczę im. Nara.